Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od meczu w Lidze Mistrzów. Będzie to mecz z Bragą. Graliśmy już jedną kolejkę, tam wygraliśmy 2-1, tak, 2-1 wygraliśmy z Realem Madryt, więc nasz największy rywal, najcięższy rywal w tej grupie już raz pokonany, dlatego wydaje mi się, że mam nadzieję przynajmniej, że zgarniemy tutaj wygraną, z Feyenoordem wygraną i że już będziemy mieli komplet punktów po trzech kolejkach, no, ale tak by było perfekcyjnie, a nie zawsze jest perfekcyjnie. Pora na mecz z Bragą, z którą już nieraz oczywiście graliśmy w karierze, bo przecież jeszcze poprzednim sezonie graliśmy w Porto. Tak wygląda nasz zespół. No, bym powiedział, że to jest chyba nasza jedenastka podstawowa, bo a w sumie zobaczę to w końcu, bo nigdy tego nie potwierdziłem. No ale czy Almeida i Pau Torres, no nie ma ich po prostu, czy nie ma ich po prostu? Muszę wiedzieć na 100%. Tak, to nie ma Pau Torresa i Almeidy też nie ma. No niestety, szkoda, bo mieliśmy taki, mamy też w ogóle tylko 21 graczy, to mi się nie podoba, bo to jest bardzo mała kadra. To jest bardzo mała kadra, ale jest to mocna jedenastka na pewno. To jest mocna jedenastka, możemy przechodzić do tego meczu. Poprzedni odcinek był udanym odcinkiem, bo tam mieliśmy wygraną z Como i jakimś innym zespołem, Bolonia? Nie pamiętam, jakiś też inny jeszcze włoski zespół, oczywiście w lidze i też derby Mediolanu były nasze pierwsze, zremisowaliśmy tam, więc czy to jest zły wynik? No myślę, że nie. Czy chciałem wygrać? No wiadomo, że tak, ale remis na pewno nie jest złym wynikiem. Strzelaliśmy już w naszej karierze przeciwko Bradze, więc wiem jak to jest to zrobić. Aj, oddać strzał się nie udało jednak tutaj. Zobaczymy, czy tutaj damy radę kolejny raz strzelić. Przyciśniemy ich jeszcze, bo w poprzednim odcinku między innymi strzeliliśmy bramkę. Już nie pamiętam w którym meczu. Strzeliliśmy w jednym meczu bramkę w taki sposób przez właśnie taką presję jakby. Strzał z daleka, dobry strzał, gola nie ma. Przyciśnijcie tam, Rafael na przykład między innymi. Dobra, udało się właśnie ich zmusić do błędu. Takie mocne wybicie, ale piłkę opanowali tutaj, ale piłka nie. Jednak myślałem, że Werman ją przejmie tutaj, ale Braga się utrzymuje w posiadaniu. Będę tutaj na skrzydło Truffer. Haraldsson. Ben White tam próbuje zrobić piłkę, mu się nie udało. Strzał Mike Mignon to naprawdę ledwo co obronił. Naprawdę ledwo co to obronił. A nie jest tutaj w dobrym miejscu niestety. Szkoda, bo to była nasza szansa jak zawsze, ale będzie kolejny rożny. Kolejny rożny będzie teraz. Tutaj już muszę się ustawić lepiej. Czyli właśnie tutaj być. Ale tym razem już niestety ta piłka nie jest tutaj dobrze. Teraz do nas, jednak tak, Mike, dasz radę podać? Dobra, jeszcze tutaj w miarę możemy coś zrobić groźnego. Aj, strasznie łatwo oddałem piłka. Szkoda. Kalulu, były gracz Milanu, jeśli to jest Pierre Kalulu. Dobre przejęcie piłki, teraz kontra, Rafael Leão, Gonzalo Ramos. Dobry pomysł, nie udało się jednak, żeby to było celne. Dobrze, to Mori. Może do nas piłka tutaj, właśnie Rafael, ładnie. To musi być strzał od razu, to musi być, nie naprawdę. W tej grze zauważyłem, że naprawdę jakby komputer, sam koledzy jakby moi z zespołu, jakimkolwiek jestem zespołem, nie umieją strzelać z pierwszej piłki, naprawdę. I to nie jest tak, że oni tego nie robią, oni po prostu jakby nie umieją. Bo to jest, jak naprawdę nigdy nie widzę praktycznie, żeby oni strzelali z pierwszej piłki. Ja nie wiem, kiedy ostatnio razem widziałem, żeby, nie mówię o golu nawet, żeby po prostu był strzał z pierwszej piłki, naprawdę, to jest okropne. To jest naprawdę okropne, bo to jest przecież strzelanie z pierwszej piłki, to nie jest nic trudnego i to nie jest nic skomplikowanego. Ja nie rozumiem, o co chodzi naprawdę, że to jest takie trudne dla naszych kolegów z zespołu. Aj, szkarżnie piłka nie do nas, gola nie ma na szczęście. Benacer jest kontuzowany. Ale gra tutaj dalej. To mógł się źle skończyć, ale piłka nasza, choć nie długo. Carvalho.
To jest Fabio Carvalho? Nie mam pojęcia. Troszkę mocniej, aby ta piłka była podana, to byłoby lepiej, ale no nic. Ramos, to może dla niego szansa, gdyby się nie zatrzymał. Podaje do nas, to było naprawdę nie, w ogóle niepotrzebne. Nie wiem, aby gra naprawdę, ta gra powinna popracować na tym, żeby jakby koledzy zespołu myśleli naprawdę, bo co to ma być za zachowania, przed, że właśnie ten napastnik po prostu się zatrzymuje. No przecież w takiej sytuacji wystarczyło naprawdę biec naprzód po prostu. Wystarczyło po prostu biec naprzód, a on właśnie tego niestety nie zrobił. To było bardzo dziwne. Benacer, Rafael Leão. Za dużo tam graczy, za dużo jest tam zawodników i faul ostatecznie był na graczu Bragi. Koniec pierwszej połowy, 0-0 jak na razie. Mieliśmy sytuację, ale troszeczkę naprawdę, no nie troszeczkę, będąc kompletnie szczerym, to mnie denerwują niestety w tym meczu nasi koledzy troszeczkę, przez takie właśnie rzeczy robią tutaj. Ramos. Strzał, przynajmniej. Dobrze był przynajmniej strzał, choć był niestety zablokowany. I Braga kontruje. A, to powinno być przyjęcie. Ha, to teraz poszedł tak daleko i nie przejął piłki. Real 1-1 tam z Feyenoordem, czyli oni też tam się męczą dość. Nie przejmujemy piłki, Tomori. Tomori. Ben White. Werman. Loftus-Cheek musi podać. Gdzie ty podajesz Loftus-Cheek? Nie wiem naprawdę. Co w tym meczu z nimi jest nie tak, ale nie wiem naprawdę, nie wiem o co chodzi, ale to jest okropne po prostu, jak oni grają w tym meczu. Nie udało się tutaj przebić. Strzał w naszym wykonaniu. Nie ukrywam, po prostu to jest mecz naprawdę, który nam nie wychodzi za dużo, więc chciałem po prostu uderzyć jakkolwiek, żeby cokolwiek spróbować zrobić, bo no niestety nasz zespół nie gra najlepiej dzisiaj. Kalulu. Lopez. Carvalho. Niasse będzie strzelał, nie będzie strzelał, będzie strzelał, Mike Maignan łapie piłkę. Nie wiem naprawdę, czy to miało być tak, bo ja prosiłem o tę piłkę i jeśli to było do mnie podanie, to było to niecelne bardzo podanie do mnie. No to nie miało być tu przecież, to miało być tam do właśnie Rubena, chyba to był Ruben, ja po prostu nie patrzę, kto to był, tylko widziałem zawodnika. Ben White, no najgorsza wrzutka, ale... Piłka wraca pod nogi Bragi. To jest tak frustrujący mecz, naprawdę. I tak niedobrze się gra z tym naszym zespołem dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj to w Milanie mi się gra gorzej niż czasami się w Puszczy grało, naprawdę. Benacer. Wow, myślałem, że jak ta piłka przeszła, to że to będzie gol. Jeszcze tego tutaj brakowałoby nam. Piłka jest dla nas? Nie. Niestety nie. Ajajaj, super ofensywnie wychodzimy. Żeby to się jednak nie skończyło źle, bo tu nie ma zawodniku niestety. Dobry blok Hato. Ben
Dobra, piłka nas, tylko że właśnie, oczywiście, jak mamy szansę na taką dobrą kontrę, to nasz zawodnik już nie ma zbytnio kondycji. To jest problem. Dawaj, dawaj, tutaj do środka, póki jeszcze masz tą kondycję. No czemu naprawdę to się nie mogło udać? Tyle mieliśmy okazji, przedtem było tyle różnych i ani razu nie miałem takiej dobrej okazji, jak miałem kondycję. Nie mam kondycji, to oczywiście, że jest szansa dobra i jedynie co brakło, to tą kondycję. Jedynie tylko tego brakło, tylko tego brakło. Real oczywiście wygra. Ajajaj, naprawdę, to jest 100% remis jako porażka, naprawdę. To jest remis, który nie czuje się jak remis, tylko się czuje w 100% jako porażka po prostu, niestety. Taka jest smutna prawda. Jeszcze oni do tyłu krają, no niesamowicie są naprawdę. Aj, naprawdę, dzisiaj to jest prawda, to jest szczera prawda, co mówiłem. Gorzej niż Puszczyk naprawdę mi się grało dzisiaj, bo to było okropne, co ten zespół zrobił. Nie wiem, co się z nimi dzieje, ale to było... Wow, to tak okropne, naprawdę. To było... To przeszło jakiekolwiek jakby pojęcie, można tak powiedzieć, jak okropnie Milan dzisiaj grał w tym meczu. Mecz teraz z Udinezem. Musimy naprawdę zagrać dużo lepiej, bo to jest okropne, jak my zagraliśmy. Musimy naprawdę zagrać dużo lepiej. No i możemy zaczynać mecz z Udinezem. Właśnie nie ukrywam, właśnie naprawdę mi troszeczkę popsuli humor tym, co oni pokazali, tym, co nasi koledzy zespołu pokazali w tym pierwszym meczu. Strzał w naszym wykonaniu. No nie ma gola, ale jest rożny. To jest pierwszy w ogóle rożny w tym odcinku. W poprzednim meczu nie mieliśmy ani jednego rożnego. To pokazuje, jak mieliśmy naprawdę słabą ofensywę. Zmieści, to nie udało się, ale strzelaj. No po co Rafael podajesz? Dobra, macie. Nie ma gola. Nie rozumiem naprawdę pasywność, jaka jest ofensywna tego zespołu. To jest naprawdę czasami okropne. W sensie takim, że jakby. To ile razy oni mają okazję, ale boi się ktoś, tylko musi jeszcze jedno rzeć podanie. Tylko to jest kompletnie niepotrzebne podanie, naprawdę. Lepiej po prostu oddać strzał. Czasami rozumiem, ale naprawdę tam właśnie Rafael to po prostu, no nie mam pojęcia wtedy, czemu on podał. Wystarczyło strzelić i to mogło być bramka. Próbuję dość dużo, bo nie ukrywam, że właśnie brakowało, wydaje mi się, strzał w tamtym meczu. A ta próbuje jakby tutaj od początku, jakby agresywnie, od razu, jak najwięcej oddawać strzałów. Strzelaj, Rafael, od razu. No i to jest to. Pomimo, że ponownie, nie strzelił z pierwszej piłki. Może jest gol, ale naprawdę to jest niesamowite, jak oni po prostu w życiu nie strzelą z pierwszej piłki. Ja prawie nie wiem, jakby im to miało, nie wiem. Jakbyś mieli karę za to, że strzelają z pierwszej piłki. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, aby ich to bolało, każdy strzał z pierwszej piłki. Nie mam naprawdę pojęcia, o co chodzi. Tutaj właśnie zawsze to muszą zrobić przyjęcie. Czasami spoko, tu wyszło, ale wiele razy, bardzo wiele razy to trzeba uderzyć z pierwszej piłki, a oni tego nie chcą robić. Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi w tej grze i to jest jedna z najgorszych rzeczy na pewno też. Na początku ja nie zwracałem na to nawet uwagi, ale teraz spokojnie widzę to właśnie i zauważam to, że po prostu ile razy ich proszę o ten strzał z pierwszej piłki, a ile razy ja po prostu tego, no nie ma po prostu. Jakbym nie chciał, żeby on strzelał z pierwszej piłki, to bym kliknął to kółko, jak on przyjmie, a ja klikam kółko, żeby on strzelał jeszcze zanim przyjmie piłkę. No czyli naturalnie chyba mi wiadomo, że chodzi o to, żeby strzelał z pierwszej piłki. Tu akurat tak jak już mówiłem, wyszło, że jest gol, ale to nie zmienia faktu, że i tak nie tego chciałem i że w przyszłości już nie raz na pewno jeszcze to zobaczymy, że po prostu lepiej było strzelać z pierwszej piłki niż przyjmować. Rożny dla Udinese. Jedyny pozytyw z meczu z Bragą jest to, że jesteśmy dalej w tym zonie niepokonani. W jakichkolwiek rozgrywkach nie przegraliśmy ani razu jeszcze. Ale ten jeden taki krok, jeden dosłownie taki malutki błąd jest. I nie wiem, też mam wrażenie, że mój zawodnik też jakby, no powinien być troszeczkę szybszy. Mam wrażenie, że za łatwo go obrońcy łapią, naprawdę. Nawet jak jestem z piłką, no i tak, przecież nie powinni mi tak łapać łatwo, wydaje mi się. To mi się niezbyt podoba.
Aj, to podanie najlepsze jest niestety. Czemu oni tam muszą zawsze dobrze blokować? Naprawdę, weźcie się, rozdzielcie jakoś. Nasza obrona nieraz jest otwarta, jak brama jakaś, a oni zamknięte, oni są jak zamknięta brama praktycznie zawsze, niestety. Zawsze to podaję też do tyłu, no podaj mi do przodu jakby, przede mnie, nie za mnie. Rafael Leão. I to niestety nie jest bramka. Rożny. Tu nie będzie gola, nie będzie gola, ale jeszcze Ramos i to jest gol. Naprawdę, to było okropne, co zrobiła obrona Udinese, szczerze, ale dla nas dobrze, oczywiście nie wiem. Ja bym był zły bardzo, gdyby mój zespół tak zrobił, że tak łatwo pozwolił jednemu zawodnikowi wejść i strzelić, no ale Ramos strzelił bramkę, mamy 2-0. No tu jest dwóch graczy koło niego i powinien więcej nam podejść do zawodniku nawet, więc nie powinna ta bramka wpaść, nie powinna, wydaje mi się, że wpaść, ale dla nas oczywiście dobrze wpada. Mocna piłka i utrzymaliśmy ją ledwo co. Benacer. Rafael z pierwszej piłki, wow, umiecie strzelać z pierwszej piłki, to jest coś niesamowitego naprawdę, to jest naprawdę coś niesamowitego. W naszym wykonaniu, oczywiście blok, no to jest naprawdę też tak frustrujące i oni zawsze się tak muszą ustawić dobrze w tej obronie, zawsze muszą ten blok mieć, zawsze muszą mnie zablokować, tak? Wydaje się, że tutaj wygrana będzie akurat już, wydaje się, że już jest teraz zapewniona to naprawdę ta wygrana. No chyba, że Udinese na przykład strzeli teraz, pił bramkę znaczy, dwójka, Ben White. Czemu się bałeś podejść i bałeś się cokolwiek jakby zareagować, no. Ben White naprawdę okropnie, okropnie, Ben White. No, zatrzymał się ewidentnie, wślizg zrób, cokolwiek. Rusz się do tego, nie pozwól mu po prostu tak uderzyć, bez żadnej... Bez żadnego przeszkodzenia, no naprawdę, nie wiem jak on to mógł zrobić. Czemu, nie wiem, czasami ja mam też problem ze skrętnością jako zawodnika. Mam wrażenie, że czasami on za słaby, aby skręcić. No to jest dziwne, ale tak jest. Jakby za mało, że tutaj za mało skręcił jakby i dał sobie piłkę zabrać. Nie to chciałem kliknąć, w sensie chciałem, żeby walczyć o piłkę jakby, że on tam... No ale no, nie chciałem na pewno, żeby strzelał, to na pewno nie chciałem. Ramos, Leão. Strzał w naszym wykonaniu, no i to jest gol. Pierwszy nasz dziś gol. Udało się strzelić bramkę. Mamy 2 do 1. Nie, 3 do 1, 3 do 1, tak, 3 do 1, nie 2 do 1 oczywiście. Ponownie mamy dwubramkową przewagę, więc ponownie wydaje się, że mogę spokojnie powiedzieć, że wygraliśmy ten mecz. Choć no zobaczymy jeszcze w sumie z drugiej strony. 61, tutaj mamy 3-1. Strzał w naszym wykonaniu, ale to miało być z lewej nogi i troszeczkę słabsze. Palacz schodzi za Pellegriną. To jest zmiana środkowego obrońcy oczywiście. Aj, tutaj było blisko. Dobra, mam tą piłkę ostatecznie. Benacer. Szkoda strasznie, szkoda strasznie. Soria. Dobre przejęcie, dobre. Tutaj przejdzie piłki i mamy szansę. Rafael.
Niestety przez to podania troszkę stałem z tyłu i boję się właśnie, co Rafael wykombinuje. Oczywiście, że podanie jakby źle obrócone, jak jest odwrócone praktycznie już plecami. Jest też tak denerwujące, ile razy coś takiego widać. Szkoda, że nie do Ramosa ta piłka miała, jakby ta piłka była podana do Ramosa, a potem dopiero do mnie, to byłoby spoko. Spalony. Nie? Nie ma? Nie ma spalonego, dobra, 4-1, więc wygrywamy 4-1, a ja myślę, że sobie zajdę, bo w sumie niezbyt odpoczywamy tutaj w tym sezonie, więc teraz właśnie przed to może być moment na to, żeby sobie odpocząć, bo już mamy zwycięstwo, hat-tricka i tak nie zdobędziemy, więc możemy sobie odpocząć. Tutaj 4-1 mamy i 5-1 to się skończy, jeszcze Miller trafił, więc destrukcja Udinese. Dobry tutaj mecz po tym, co pokazaliśmy z Bragą. Potrzebowaliśmy właśnie takiego meczu, żeby się tak pokazać. To są mecze towarzyskie, a więc ja takie mecze nie będę grał, bo to nie są istotne w ogóle mecze. Dlatego te mecze sobie tak po prostu przesymulujemy. 1-1 z Szkocją. Kamiński strzelił jedną bramkę dla nas. Kolejny mecz. Ile my razy już też graliśmy z Argentyną, to jest niepojęte, ile razy my z nimi graliśmy. Przejdź do wyniku. Porażka 2-1. Żurkowski z jedną bramką dla nas. Napoli teraz przed nami. Strasznie mi się... Ale no nie, dobra, już miałem mówić. Myślałem, że właśnie... Bo bałem się, że właśnie będzie coś takiego, że przez te występy w reprezentacji słabe, że spadę na ławkę tutaj w klubie, ale na szczęście tak nie ma tutaj. Napoli przed nami, więc kolejny dość ciężki mecz. Dość ciężki mecz przed nami na pewno, piąta drużyna. I możemy przechodzić. Piąty mecz, nie piąty mecz, znaczy, a... Który? Dziewiąty mecz w tym sezonie? Dziewiąty chyba mecz w tym sezonie ligowym. Miller, Hato tutaj na tych właśnie pozycjach. To są właśnie te takie nasze słabsze niestety punkty. Pora przechodzić do tego spotkania. I zaczynamy. Prawdopodobnie tak, na pewno ostatni mecz na dzisiaj, mecz z Napoli. Czy zgarniemy tutaj też zwycięstwo? Jak na razie tylko w jednym meczu mamy remis, a tak tu mamy same zwycięstwo. No i też jesteśmy oczywiście niepokonani tutaj w Serie A jak na razie. Jedyny chyba zespół już, który jest niepokonany? Chyba właśnie. Ben White, dobrze tutaj wchodzi. Aj, dobre właśnie to było, tylko to trzeba było wcześniej troszeczkę podać do mnie. Dobrze, to się udało wmieszać i przejąć tę piłkę. No ale my znowu im oddałem tak łatwo. Na policję sobie atakuję. Czułem menu. Strzela i tutaj łapie piłkę Mike Mignon. Werman, bardzo ładna piłka do nas. Tam byłem właśnie faulowany, więc wrócimy do tej sytuacji. Chciałem by nie spróbować takiego strzału z daleka, no jednak nie udało się, ale wiemy dobrze, że możemy takie coś trafić, dlatego warto czasami spróbować, bo czasami to może wpaść, czasami może mieć taką piękną bramkę. Gruzin teraz przy piłce. Kwaradona nabija do jednego z naszych graczy, bo to był Ben White. Dobre przejęcie, nie na długo jednak, a jednak mamy to. To było tak oczywiste, że to będzie zablokowane. Tchouameni. Nuno Mendes. My z Napoli odpadliśmy, jak graliśmy w Porto w Lidze Mistrzów, więc mamy też taki troszeczkę jakby, no nie wiem. Chcemy na pewno się z nimi zrewanżować i chcemy się w pierwszym, bo to jest pierwsze nasze spotkanie, do momentu jak zostaliśmy wyeliminowani przez nich. To ja na pewno personalnie bym chciał bardzo wygrać. I mieć taki jakby remis, nie remis, znaczy, a rewanż taki.
To może być dla nas okazja na bramkę. To jest strzał i to jest gol. Mamy bramkę z Napoli. O to chodzi. Chciałem takiego jakby właśnie po części rewanżu. No i może powiedzieć, że mam taki właśnie tak jakby rewanż za to, co zrobili nam, jak byliśmy w Porto, więc mamy możliwe, że no mamy bramkę, a czy udany rewanż będzie, też nie wiadomo. Niestety w Serie A to nie pokazują tak, ile mamy bramek zaraz po bramce. To jest taka niezbyt fajna rzecz, bo chciałem wiedzieć, ile mam bramek w sezonie, więc muszę to dopiero zobaczyć jakby po meczu muszę to zobaczyć. Sangare. Zanoli, Kajust. To byłoby bardzo ładne zagranie tutaj, kwartkę szkali, ale się nie udało mu tutaj. Podanie do Realu nie udało się też w naszym wykonaniu tutaj. Rafael Varane bardzo wysoko wychodzi. Jakby się udało go skontrolować, to byłoby ładne, bo to byłoby dobre, jakby się udało go skontrolować, ale nie, chyba się nie uda. Bo właśnie póki nie ma obrońcy, to może być kontra teraz, tylko właśnie nie ma tutaj zbytnio podania do nas jakkolwiek. Będzie rożny. 42 minuta będzie rzut rożny dla nas. Ja będę tutaj właśnie uciec, żeby nawet nie myśleli o podawaniu na mnie. Właśnie. No ale to też jest najgorzej, jak mogło być. Meret łapie piłkę. Hato. Utrzymamy tylko to posiadanie już do końca tej pierwszej połowy, żeby im nie dać jakiejś nawet okazji tutaj. Nawet my nie musimy mieć okazji, ale żeby oni na pewno nie mieli okazji. Nie tam miałem podać, ale dobra. Aj, szkoda strasznie, to mogłem dużo lepiej rozegrać, ale niestety zrobiłem błąd. Koniec pierwszej połowy, 1-0 jak na razie tutaj prowadzimy po naszej bramce, więc jest dobrze. Pora teraz będzie zaczynać drugą połowę. I zaczynam drugą połowę meczu z Napoli. Jak na razie działam to w miarę dobrze, też bym nie powiedział, że jakoś Napoli miał jakieś dobre okazje bardzo. Nie przypominam sobie tak od razu, żeby mieli jakąś jedną naprawdę dobrą okazję. Tamori coś, no właśnie tak dziwnie tutaj tą piłkę sobie odrzucił, no ale najważniejsze, jej nie stracił. Nieważne w jaki to ma być sposób, nieważne czy ładnie, czy brzydko, ważne, żeby nie zrobić błędu. Teraz, Rafael. Strzelamy z przewrotki, słupek, nie wierzę. Nie wierzę, że ten słupek nam zabrał możliwie naszą najpiękniejszą bramkę. No nie wiem, czy najpiękniejszą, ale na pewno pierwszą bramkę z przewrotki. Z czemu naprawdę? Nawet nie spodziewałem się w ogóle, że nasz zawodnik podejmie się takiej próby. Ja tylko chciałem jakoś uderzyć jakkolwiek i strzelić bramkę. A popatrzyłem, że on się złożył do przewrotki i myślałem, że to będzie nasza pierwsza bramka z przewrotki. To byłoby takie cudowne. Teraz do nas właśnie piłka. Nie będzie bramki z przewrotki, ale za to może być dublet. I ten dublet jest. Mamy 2-0 z Napoli. A więc, no mogę powiedzieć, myślę, że mamy udany rewanż z nimi. Chciałem udany rewanż, mam udany rewanż, jest 2-0 i idziemy po zwycięstwo z Napoli w tym meczu ligowym. I możemy prawie zdobyć też chyba pierwszy hat-trick, bo jeszcze hat-tricka, jeśli dobrze pamiętam, nie mamy. Więc fajnie byłoby na pewno zdobyć takiego pierwszego hat-tricka. Byłoby to na pewno coś fajnego. Rafael Varane, Tchouameni, Karim Adeyemi, oj Teo to jest zostawiony w tyle. Oj, aż blok Tomori, kapitalny blok. No to mogło się bardzo źle skończyć. Ben White. Dobra, podanie do tyłu do Tomoriego. Tomori. Ben White, piłka do nas, ja tutaj spróbuję do kogokolwiek podać, nie udało się to zbyt niestety.
Będzie strzał, nie będzie strzału. Przejęcie w ostatniej chwili, w ostatniej chwili dosłownie się to udało. Zabrać im piłkę. Hato. Werman. Ben White. Ruben Loftus-Cheek przy piłce. 20 minut do końca tego meczu. Czy dam radę tutaj strzelić naszego pierwszego hat-tricka? Ależ teraz piłka Rubena, naprawdę cudowna piłka. Ramos, ładnie. Aj, przejęta ta piłka, wybili mi ją. Troszeczkę właśnie za daleko za naszemu zawodnikowi ta piłka uciekła niestety. Adeja mi niedawno był bliski asysty, a i teraz będzie gol, tak. Ale jednak nie ma gola, nie ma gola. Byłem pewny, że to już jest 100% szansa na gola, że to muszą strzelić, a jednak. Wow, no to jest dość duża pomyłka. Jak na komputera właśnie zwłaszcza. No to jest dość duża pomyłka. Nie wiem, czy ja wygram główkę. No wygrałem, ale nie podałem celnie. Jak walkę z główkę, to albo przegram, albo jak już za to wygram, no to oczywiście nie mogę podać cel niestety. Piękna interwencja Mike Mignon. Cudownie, cudownie. Wybijcie to, wybijcie to. No nie, jak ja nie lubię tego, jak ja nie lubię tego, jak oni mi w ostatniej chwili, jak już właśnie zdecyduję się na jakieś podanie, już mam coś w głowie, to jak oni mi przejmą wtedy, to jest naprawdę, nie lubię tego, jak ja tego nie lubię, prawda? Chyba, żeby mi właśnie dużo wcześniej ktoś przejął tą piłkę i już w tym momencie, jak się zdecyduję na coś, już będę próbował podawać. Benacer. Ramos. Benacer. Ostatnia akcja tego meczu. Ruben. Benacer. Szkoda bardzo takich naprawdę. Te łatwe straty zawsze bądź. Te łatwe takie głupie straty, które nie są naprawdę potrzebne. Może to lepiej, łatwiej podać, a się nie udaje. Koniec meczu? Nie? Nie? Koniec. Koniec teraz. Więc wygrywamy 2-0 z Napoli. Personalnie mamy taki rewanż za to, że w tamtym sezonie, jakbyśmy jeszcze Porto, Napoli nas wyeliminował z Ligi Mistrzów. No dla Milanu jakby klubowo bardziej ten mecz był po prostu kolejnym meczem ligowym tak naprawdę. Kolejny mecz będzie mecz Ligi Mistrzów. Feyenoord przed nami, a więc tak samo jak dzisiaj zaczynaliśmy od meczu w Lidze Mistrzów, tak samo w następnym odcinku zaczniemy od meczu w Lidze Mistrzów. Zobaczmy sobie jednak tutaj też kilka rzeczy. Rekomendacje, nie mam żadnej nowej rekomendacji tutaj. Możemy zobaczyć też sobie, jak ten sezon nam idzie. Tutaj czy możemy to zobaczyć? Możemy tak. 11 meczów, 10 bramek, 4 asysty, no więc idzie to bardzo dobrze. Idzie nam bardzo dobrze ten sezon jak na razie. Mam tutaj prawie bramkę średnio na mecz, więc jest bardzo dobrze. No i kolejny mecz to będzie mecz z Feyenoordem, a i to będzie w następnym odcinku. Na dzisiaj było to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!